Cześć, jestem Oliwia i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego oto króliczka ze starej skarpetki. Potrzebne nam będą stara skarpetka, może być stopka, a może być też pełna skarpetka, rolka po papierze toaletowym, tylko do przesypywania ryżu, oczywiście także ryż. Poza tym około 3 sznureczków, najlepiej takich długich, nożyczki, mazak, czarny bądź można kilka kolorów, ale takich podstawowych i wstążeczka. Ok, zaczynamy od tego, że wkładamy rolkę po papierze do skarpetki. W ten sposób. Teraz biorę ryż. Najlepiej, żeby paczka była otwarta bardzo wygodnie do przesypywania i wsypuję powoli przez tą rolkę, dbając o to, żeby ryż nie naszedł za bardzo, żeby ryż nie wleciał do samej w sobie rolki. I jest. Teraz bardzo ostrożnie i delikatnie wyciągam rolkę ze skarpetki, żeby ryż się nie wysypał. I odkładam rolkę na bok. Już nie będzie nam ona tu potrzebna. Teraz zbieram ryż na dół i staram się, żeby nie mieć go nigdzie na górze. I wiążę sznureczkiem. O tutaj. W ten sposób. Żeby zostawić tutaj taką, to miejsce z gumką luźne. Teraz, gdy mam to już związane bardzo mocno, najmocniej jak potraficie, odcinam resztki sznurka, jednak nie obcinając przy samym brzegu, żeby zostało troszkę sznureczka, żeby to się nie rozwiązało i nie zrobiło się wielkie rozsypanie ryżu. Teraz biorę drugi sznurek i przewiązuję trudno stwierdzić, w jednej trzeciej tej skarpetki, może tak prawie w połowie, żeby powstało oddzielenie głowy od brzucha. Teraz, kiedy mamy już gotowe coś takiego, stabilizujemy królika na dole, robiąc mu nieco większą pupcię. Ale teraz trzeba jeszcze zrobić ogonek, więc kładziemy sobie tego królika tak, zbieramy kubkę ryżu i przy tym najlepiej, żeby pomogli dorośli, bo to może być lekko trudne, i wiążemy sznurkiem też bardzo mocno, i żeby się nie rozwiązało. Wiążemy i na supełek. Odcinamy zbędne sznurki i mamy króliczka z ogonkiem. Teraz przyszedł czas na buźkę. Teraz potrzebny będzie nasz mazak, więc bierzemy się za rysowanie oczek i buźki. Ja lubię w tym przypadku po prostu takie kreseczki, najprostsze oczka, żeby się nie zakopać w trudnym rysowaniu. I nosek. Buźką. I buźka jest gotowa. Teraz weźmiemy się za uszka. Uszka będą polegać na wycięciu tutaj tego, co nam zostało związania, wycięciu z tego trójkąta. W tym też mogą jak najbardziej pomóc dorośli, co jest wręcz zalecane. Więc tniemy tu
i powstają nam takie śmieszne uszka. Teraz został nam ostatni krok, czyli wstążeczka. Bierzemy więc naszego królika, bierzemy wstążeczkę i zawijamy mu wstążeczkę wokół szyi, robiąc kokardę. Oczywiście w tym też może pomóc osoba dorosła. Nasz króliczek jest gotowy. Ja jeszcze przycięłam troszkę wstążeczkę, poprawiłam uszka, no i króliczek jest gotowy. Idealny na naszą domową Wielkanoc.